I oni wydali wszystkie teksty, tylko Wojciech się nie załapał na to wydanie, bo po prostu nie byli sobie w stanie poradzić z tymi fragmentami, które znaleźli. Cześć. Słuchacie podcastu o teatrze. Z tej strony Katarzyna Niedurna i Katarzyna Walibura. Witamy w 21 odcinku podcastu o teatrze i pierwszym w całości poświęconym historii teatru. Dzisiaj będziemy rozmawiać o dramatopisarzu, autorze, twórcy o różnorodnych talentach, o Georgu Byśnerze i książce Anny Róży Burzyńskiej Atlas Anatomiczny Georga Byśnera. I teraz najważniejsze pytanie dlaczego uważamy, że to ciekawy temat. Po pierwsze, Georg Büchner to bardzo oryginalny i ciekawy niemiecki twórca, urodzony w 1813 roku, który pisarstwo łączył z zainteresowaniem medycyną, biologią i filozofią, a swoją karierę zaczynał jako poszukiwany przez policję rewolucjonista. Po drugie, Georg Bichner bardzo młodo zmarł, miał zaledwie 24 lata, zmarł na tyfus, a mimo to jakby pozostawił po sobie bardzo dużo różnorodnej pracy, na, rozwijał się na, tak jak już Kasia wspominała, na bardzo wielu polach i w tak krótkim czasie zdążył tyle osiągnąć, co jest jakieś imponujące. Jego najbardziej znany dramat, o czym jeszcze będziemy dzisiaj dużo mówić, czyli Wojcek, pozostał niedokończony. Nowo wydana książka Anny Róży Burzyńskiej nie tylko jest wspaniałym źródłem wiedzy o historii tego pisarza, ale też pozwala poznać wiele ciekawostek na temat ówczesnej medycyny. W drugiej części badaczka pokazuje, jak w XIX wieku myślano o biologii i jakie metaforyczne znaczenie przypisywano organom ludzkim. Serce jako znak miłości to dopiero początek tej przygody, a zagłębiając się w nią dowiecie się również, jakie znaczenie miał żołądek, oraz wiele, wiele innych organów. No i pewnie nie zdziwi was, jeśli powiemy, że do tego odcinka zaprosiłyśmy. Anna Róża Burzyńska, jestem wykładowczynią w katedrze teatru i dramatu na Uniwersytecie Jagelońskim i redaktorką gazety teatralnej Didaskalia. Ania o swojej pracy potrafi opowiadać tak, że jestem pewna, że będziecie chcieli, żebyśmy jeszcze wielokrotnie zapraszały ją do kolejnych odcinków podcastu o teatrze. Zanim jednak przejdziemy do samego odcinka. Przypomnimy Wam krótko o tym, że bardzo łatwo jest zostać naszym patronką albo naszym patronem. Wystarczy kliknąć w link, który zamieściłyśmy pod tym odcinkiem, a także dostępny jest we wszystkich naszych social mediach. I zachęcam, żebyście po prostu zajrzeli. zobaczyli jakie... Prezenty możecie od nas dostać za wsparcie i zadali sobie pytanie. Może to jest dobry dzień na zostanie patronem, patronką podcastu o teatrze? Serdecznie dziękujemy też wszystkim tym, którzy już nas wspierają. Bez was podcast o teatrze nie mógłby przetrwać i nie mógłby się rozwijać, więc bardzo, bardzo dziękujemy wam, że jesteście z nami i że wasze grono staje się coraz liczniejsze. Przechodząc już do samego tematu naszego odcinka, mamy pierwsze pytanie dla naszej gościni. Czyli jak wyglądała epoka, w której tworzył George Byśner, Jak on się sytuował jako pisarz na tle współczesnych mu twórców? Bardzo dziękuję za to pytanie. Ono też towarzyszyło mi, kiedy Zaczynałam myśleć o mojej książce. Mam poczucie, że taką wielką zaletą Wichnera jest to, że niezależnie od tego, jak sobie ustawimy początek tak zwanej nowoczesności, to on nam się wpisuje w ten początek nowoczesności. W dużym skrócie ten spór o początek jakiejś współczesnej epistemy toczy się pomiędzy osobami, które uważają, że to się zaczęło, kiedy skończył się romantyzm. No i weszliśmy w te klimaty naturalistyczne, realistyczne, pozytywistyczne. Rozszalał się kapitalizm, rozszalało się racjonalne podejście do różnych spraw. I jest jeszcze druga szkoła, która twierdzi, że nie, że to właśnie romantyzm to wszystko rozpoczął, że ten indywidualizm, że ten człowiek, który szuka, wątpi, robi bardzo różne rzeczy, niekoniecznie oglądając się na prawa boskie i ludzkie, eksperymentuje, jest sceptyczny, jest często ateistą lub ateistką, bo już mamy coraz więcej ciekawych kobiecych postaci też w romantyzmie. Że to jest właśnie ten początek czegoś nowego. No i z Bichterem jest trochę tak, że z jednej strony można go uznać za romantyka. Badacze koniec romantyzmu w krajach niemieckojęzycznych na rok 1848 gdzieś wyznaczają, natomiast jego najważniejsze teksty to są lata 1835-1837. Także jeszcze, jeszcze się wpisuje absolutnie w ten romantyczny paradygmat. Także poprzez różne aspekty swojej twórczości, ale równocześnie, jak weźmiemy pod uwagę, że on zmarł bardzo młodo urodził się w 1813 roku. Gdyby, gdyby trochę dłużej pożył, to jego lata średnie, lata najczęściej największej produktywności przypadłyby tak naprawdę już na ten moment rozwoju bardzo takiego racjonalnego myślenia o świecie. Znaczy dla mnie jest jednak niesamowite, że Bichner był 4 lata młodszy na przykład od Darwina i pewnie gdyby trochę dłużej pożył, to być może wynalazłby to, co Darwin tylko nieco wcześniej, bo miał już takie intuicje, o czym Pewnie też będzie okazja, żeby jeszcze powiedzieć, bardzo go takie protoewolucjonistyczne zagadnienia interesowały. Był też niewiele starszy od Karola Marxa, więc to nie jest, to absolutnie nie jest pokolenie Goethego czy Schillera. To jest, to jest pokolenie Darwina, Marxa. Gdyby żył długo, mógł być jedną z tych osób, które by gdzieś pod koniec nawet. XIX wieku współtworzyły literaturę, naukę, być może także życie polityczne. Dla mnie takim najważniejszym teoretycznym punktem odniesienia dla tej książki były książki Michela Foucault, przede wszystkim Słowa i Rzeczy, Archeologia Nauk Humanistycznych. I Foucault tam pisze o tym, że pomiędzy właściwie rewolucją francuską a drugą dekadą XIX wieku miały miejsce największe rewolucje ekonomiczna, biologiczna właśnie w naszej wiedzy biologicznej i językoznawcza okazało się, że języki są wszystkie są spokrewnione, że rozrastają się i zmieniają w taki biologiczny sposób, więc myślenie o produkcji, myślenie o życiu, myślenie o mowie się totalnie zmieniło. I ważne było dla mnie, żeby zająć się Bichnerem, ponieważ mam wrażenie, że najczęściej, kiedy mówimy o związku literatury i związku odkryć w obszarze nauki, to myślimy przede wszystkim o dwóch momentach w historii, to znaczy o tym, jak Darwin zmienił myślenie o człowieku i o tym, jak potem Freud zmienił myślenie o człowieku. Natomiast to, jak badacze początku XIX wieku, jak praktycy, lekarze eksperymentujący zmienili to myślenie, niewiele się mówi, a... To są te właśnie lata. To, to jest początek XIX wieku, to są lata 20-30 i Bichner był takim właśnie nieodrodnym dzieckiem tej epoki. Dzieckiem epoki, w której na przykład zaczyna się po raz pierwszy tak naprawdę masowo myśleć o bólu, pojawia się anestezjologia. Dochodzi się do wniosku, że może nie tylko chodzi o to, żeby ratować komuś życie czy zdrowie, ale może chodzi też o to, żeby tej osobie na przykład ograniczyć cierpienie i, i pojawia się znieczulenie podczas operacji znieczulenie czulenie podczas porodów, ogromna moim zdaniem rewolucja humanistyczna właśnie w medycynie. I, I on jest wyjątkowy dlatego na tle innych pisarzy, że będzie też częścią tej zmiany na obszarze nauki, że będzie równolegle eksperymentował na obszarze biologii i na obszarze literatury i w, mam wrażenie, że w obu tych obszarach w gruncie rzeczy będzie mu o trochę podobne rzeczy chodziło. Przede wszystkim właśnie o tą walkę z cierpieniem, o uwolnienie cierpienia z jakichś religijnych uwarunkowań, o uwolnienie nas od przekonania, że to Pan Bóg powiedział, że mężczyzna będzie pracował w pocie czoła, a kobieta będzie rodzić w bólu. A choroba, zwłaszcza psychiczna, jest na pewno karą za bycie osobą niemoralną. To jest ktoś, kto bardzo, bardzo mocno uczestniczy właśnie w tych przemianach mentalności, w kształtowaniu właśnie takiego bardzo nowoczesnego podejścia do spraw, chociażby moralności, właśnie oderwane już od jakichś religijnych dogmatów. Jakie miejsce zajmowało pisanie wśród innych licznych pasji Georga Büchnera, biologii, medycyny, wszystkiego tego, czym się fascynował? Pod tym względem był człowiekiem niesamowitym i myślę, że można bardzo dużych kompleksów się dorobić, studiując jego biografię. Kiedy pomyśli się o tym, ile on zdążył zrobić, umierając, mając niecałe 24 lata, skończone 23. Jak bardzo zdążył gdzieś zaznaczyć tą swoją obecność na tych różnych obszarach. Elias Canetti, który był wielkim fanem Bichnera, bardzo piękny o nim tekst napisał, mówi o tym, że to była taka jakaś niesamowita osobowość, która nie chciała chyba zmarnować absolutnie niczego, żadnego doświadczenia, żadnego okruszka wiedzy, którą zdobył. Wszystko jakoś musiał przepracować, wszystko musiał wykorzystać w jakimkolwiek obszarze swojej działalności. Dla mnie takim bardzo inspirującym wyobrażeniem, które. Gdzieś towarzyszyło mi cały czas przy pracy nad moją książką. Jest taki obraz, który zresztą świetnie nadawałby się do jakiegoś filmu biograficznego obraz, który można wyczytać z jego korespondencji. Sytuacja, w której 22-letni Georg Bichner siedzi i przygotowuje swoją pracę doktorską to była praca o układzie nerwowym brzany, ryby podobnej troszkę do Karpia, a dokładnie o nerwach czaszkowych o, o tym, jak właśnie unerwienie czaszki u tej ryby działa. I mamy taką klasyczną, książkową sytuację biednego studenta, który pracuje przy jakichś świeczkach. Nie ma mikroskopu, chociaż mikroskopy już od dawna były w użytku, tylko pracuje używając lupy, a on równocześnie był bardzo krótkowzroczny, więc, więc ta praca go chyba bardzo dużo kosztowała. I preparuje te kolejne ryby. Skąd wybór brzany chyba się wiązał z tym, że to była bardzo wtedy hesji tania, łatwo dostępna ryba, więc było go po prostu stać na, na tego typu eksperymenty, więc siedzi, wyciąga z koszy te ryby i po kolei odcina im głowę. Bardzo krótko można było pracować na takiej jednej rybie, ponieważ po odcięciu głowy bardzo szybko te nerwy czaszkowe zaczynały ciemnieć. Wcześniej one były białe, potem zaczynały ciemnieć, nie było ich widać na tle, na tle reszty tego rybiego. Ciała. No więc co wieczór siedzi, dekapituje te ryby dziesiątkami, jeżeli nie setkami i równocześnie podczas tej bardzo monotonnej pracy preparacyjnej czyta sobie historię rewolucji francuskiej i pisze śmierć Dantona, pisze te porażające sceny, w której Danton i jego towarzysze zastanawiają się, co to będzie, kiedy już znajdą się pod gilotyną, jak długo ich ucięta głowa będzie żyła, czy oni będą coś czuli, kiedy będzie im ta głowa odcinana, czy coś jest po śmierci, jaki sens ma życie i śmierć. Więc właściwie trudno powiedzieć, co w tym momencie było tą jego główną działalnością, to znaczy, czy to było tak, że, że jako naukowiec równocześnie gdzieś... Próbował dotknąć tej podszewki istnienia i, i wejść w taki obszar literacki, czy też jako pisarz próbował, próbował jakiegoś konkretu, próbował dotknąć życia i śmierci w e, najbardziej dosłowny, namacalny sposób. Tak jak zresztą jego ulubieni filozofowie, to znaczy Kartezjusz i Spinoza, którzy obaj, mamy na to dowody, robili eksperymenty. Na zwierzętach, co oczywiście dla naszej dzisiejszej wrażliwości jest trudne do zniesienia, ale w ich czasach no, nie budziło jeszcze kontrowersji etycznych, a miało też jakiś rodzaj przełożenia na potem odkrycia, które jednak popchnęły do, do przodu medycynę. Więc na pewno biologia, a dokładniej anatomia, a jeszcze dokładniej zooanatomia neurologiczna. Praca literacka, chociaż literatem się właściwie nie nazywał i chyba nie uważał tego za główny obszar swojej działalności, wiedział, że bardzo trudno będzie się wybić jako pisarzowi, zwłaszcza bardzo jednak kontrowersyjnemu i niechcącemu zaspokajać gustów mieszczańskich. Ale też filozofia to, że wspomniałam Kartezjusza i Spinoza, to nie jest przypadek. On rzeczywiście. Kiedy zdecydował się na karierę naukową, kiedy zdecydował się na pracę na uczelni i chciał iść w tym kierunku. Bardzo mocno się wahał, czy jednak bardziej w kierunku biologicznym, wtedy biologia się dopiero rodziła, rzeczywiście była chyba ciekawsza niż medycyna przez moment. Bardzo wiele się wtedy zmieniało, były, były ogromne możliwości na przykład robienia eksperymentów. Czy właśnie zostać może jednak filozofem i badać te same pytania, badać te same kwestie dotyczące na przykład życia i śmierci, ale jednak nie poprzez krojenie zwierzęcego ciała tylko w teorii? I jest jeszcze czwarty róg tego trójkąta, bardzo też ważny, który myślę, że utrzymywał też całość tego, tej, tej jego konstrukcji życiowej w jakiejś całości. To jest aktywizm polityczny. Zanim powstały pierwsze jego teksty literackie, powstała bardzo ważna odezwa polityczna Goniec Heski. To była taka próba. Właściwie wywołania rewolucji ludowej w Hesji, trochę może na wzór rewolucji francuskiej, ale bez tych błędów rewolucji francuskiej. Miał jednak wielką świadomość, że to, że re po rewolucji francuskiej pogorszyła się sytuacja arystokracji, to niestety nie przełożyło się wcale specjalnie na polepszenie sytuacji mieszczaństwa tego biedniejszego, a zwłaszcza chłopów, którzy byli wielkimi przegranymi całego tego wydarzenia. Więc ten pomysł jego. I jego radykalnych, takich lewicowych przyjaciół ze studiów był właśnie taki, żeby obalić tyranów wyciskających po prostu krew z, i pot ze swoich chłopów i żeby wprowadzić bardziej demokratyczne warunki życia w Hesji. To się nie udało oczywiście. Próba takiego wielkiego przewrotu przygotowana przez plus minus dwudziestoletnich chłopaków nie mogła się udać. No i skończyło się to nie najlepiej. To znaczy Bichner miał jeszcze trochę szczęścia, ponieważ udało mu się uciec do, najpierw do Strasburga, potem do Szwajcarii. Aczkolwiek Uważa się, że pogorszenie jego sytuacji finansowej, nieustający stres z tym związany, mógł się też przełożyć na jego szybką śmierć. Natomiast drugi współautor tej odezwy, Wajdi, który był pastorem, ale takim pastorem e, zrewoltowanym, został skazany na bardzo ciężkie więzienie, tortury i po prostu popełnił samobójstwo. Więc, więc coś, co było takim młodzieńczym zrywem, potem okazało się w gruncie rzeczy bardzo tragicznym doświadczeniem. I echa tego doświadczenia oczywiście będą też w jego tekstach bardzo wyraźne. Więc, no, jak na tak krótkie życie, to rzeczywiście jest jakaś ogromna intensywność działania, ogromna taka żarłoczność na, na, na życie, na aktywizm, ale oczywiście wielka spójność. To znaczy, jak się pomyśli o tym, jakie były jego postulaty jako aktywisty, rewolucjonisty, takiego lewicowego, młodego działacza, o czym on pisał w swoich tekstach literackich, gdzie się skupia na człowieku jako takim, nie, nie różnicując ludzi. Względem klas, wykształcenia, płci, rasy itd, i tak dalej. I to, co też robił jako naukowiec, jako badacz, zainteresowany właśnie takimi kwestiami, które dzisiaj byśmy też pewnie łączyli z etyką naukową. Czy medyczną, czy zoologiczną, na przykład biologiczną, to jakoś jest u niego bardzo, bardzo konsekwentne. Tam, gdzie on mówi na przykład o, o tym, że człowiek jest tylko no, jednym ze szczebli w tej drabinie i tak naprawdę więcej mamy wspólnego z rybami niż z Jakimiś mitycznymi boskimi istotami. Jak bardzo byśmy nie chcieli być raczej podobni do aniołów, to raczej jednak bardziej jesteśmy zbliżeni do tej brzany i dzielimy z nią prawie identyczny układ nerwowy. Czym jest tytułowy Atlas Anatomiczny i jakie są jego związki zarówno z teatrem anatomicznym, jak i z Atlasem Geograficznym? Bardzo bliskie mi jest myślenie Warburga o Atlasie Obrazów Mlemozynę. Jedna z y, najciekawszych przygód w czasach studenckich to były zajęcia z profesor Katarzyną Fazan, która opowiadała nam, jak właśnie w tym atlasie obrazów Warburga pojawiają się takie zestawy wizualne, gdzie on zderza ze sobą reprodukcje różnych dzieł sztuki, a to z kolei ma gdzieś obrazować przemiany pojęć symbolicznych w naszej wyobraźni. I potem Warburgiem się inspirował na przykład Bertolt Brecht, który też publikował takie atlasy wojennych obrazów. Z zderzając ze sobą słowa i często mocne bardzo obrazy, tym, na przykład Didi Iberman zajmujący się i Warburgiem i Brechtem, więc jest to jakaś taka bardzo długa tradycja intelektualna, która bardzo mi się wydaje interesująca, bo właśnie ma w sobie taki aspekt, powiedziałabym demokratyczny, aspekt oddawania pewnej sprawczości odbiorcy, czytelnikowi, to znaczy nie prowadzimy go za rękę liniowo, nie mówimy mu o najpierw było to, potem było to i proszę to na przykład czytać i interpretować w taki sposób, w takiej kolejności, tylko ktoś sobie właśnie Otwiera taki atlas i ma tam różne obrazy. Więc w mojej pracy naukowej bardzo ten model wydaje mi się jakoś pożyteczny. Ale oczywiście, rzeczy rzeczywiście jest tak, jak mówiłaś. Mamy atlas anatomiczny, czyli książkę składającą się z rycin, pokazujących różne fragmenty ludzkiego ciała, przekroje przez nie. I mamy też atlas geograficzny. I ten związek między atlasem anatomicznym i geograficznym wcale nie będzie taki odległy. To jest bardzo podobne. Sposób myślenia. Dzisiaj współczesna humanistyka na przykład zwraca uwagę na to, że anatomia jest też bardzo Kolonialna w tym sensie, że mamy takich odkrywców nowych lądów, odkrywców różnych organów, narządów, nowych funkcji, którzy niejako odkrywając ten narząd, prawie wbijają w niego flagę z napisem takim a takim. Potem to nazwisko odkrywcy czy odkrywczyni, jakby na zawsze jest połączone z tym organem. Jest to trochę tak, jak właśnie Ziemia takiego odkrywcy Ziemia takiego. I ta kolonizacja, często zresztą, są też daleko idące, jakby skutki pociąga za sobą. No, na przykład to są takie sprawy związane z różnicami w niejako wartościowaniu różnych elementów ciała kobiecego czy męskiego. Bardzo też ciekawe, ciekawe w tej chwili kwestii jak się ta medycyna badająca na przykład kobiece ciało i męskie ciało różni. Więc dla mnie to było gdzieś bardzo. Wszystko ważne. W, sam biznes zresztą atlasami anatomicznymi był przez większą część swojej pracy. Poukładany. To też, jakby wiemy, ze wspomnień jeden z jego braci pisał o tym, jak, jak Georg jako student właśnie chował pomiędzy kartki atlasu anatomicznego jakieś teksty literackie, czy właśnie pisane przez siebie rękopisy, po to, żeby ich ojciec, który był lekarzem, nie zobaczył, że on właśnie zamiast uczyć się najpierw medycyny, potem biologii, robi coś zupełnie innego. I moja książka ma taką też formułę atlasu, to znaczy, bardzo nie chciałam opisywać. Biografii i dorobku tego autora liniowo, bo po pierwsze, tak jak słusznie zauważyłyście, to jest kilka różnych działalności równoległych, więc. Właściwie cały czas jest tak, że on robi, robi kilka rzeczy naraz i nie bardzo da się o nich opowiedzieć po kolei. One się ciągle przeplatają, ciągle negocjują ze sobą, więc można tylko robić takie zbliżenia, właśnie jak w Atlasie. O, teraz przyjrzę się na przykład jednej konkretnej scenie albo jednej konkretnej strategii, albo jakiemuś jednemu tematowi. W pierwszej części mojej książki właśnie idę tym tropem, zastanawiając się nad różnymi strategiami pisania, takimi do na na przykład tego w jaki sposób Opis anatomiczny może być inspiracją dla kogoś piszącego teksty literackie, albo kazus medyczny, albo raport biegłego, albo zapis eksperymentu. Bardzo interesujemy te takie momenty przepływu pomiędzy językiem naukowym a językiem literackim. A druga część mojej książki to jest atlas anatomiczny w sensie ścisłym, to znaczy mam rozdziały o układzie pokarmowym, układzie oddechowym, układzie krwionośnym, układzie rozrodczym, układzie nerwowym. I staram się tak bardzo po Fukotowsku, ale też po Warburgowsku pokazywać, jak gdzieś na przykład w wyobrażeniu serca jako takiego mieszczą się bardzo różne rzeczy, bo kiedy sobie weźmiemy serce, to tam się przeplata dyskurs taki sentymentalno-miłosny, ale też erotyczny, zdecydowanie niesentymentalny, ale też religijny. Mamy bolejące serce Chrystusa, mamy cały doloryzm wtedy bardzo popularny, ale też oczywiście dyskurs medyczny to konkretny serce nie wyglądające wcale tak jak ta walentynka. Mamy też takie paranaukowe wyobrażenia na temat tego w jaki sposób nieregularna praca serca na przykład czyni z człowieka przestępcę i tak dalej i tak dalej. Więc więc rzeczywiście starałam się w tej drugiej części mojej książki Taki atlas anatomiczny zbudować, a związki pomiędzy teatrem anatomicznym i atlasem atomicznym myślę, że są rzeczywiście wielorakie i rzeczywiście fascynujące, w jaki sposób to przepływa, w jaki sposób na przykład na. Na najsłynniejszym właściwie wyobrażeniu, najbardziej ikonicznym sytuacji sekcji zwłok, czyli na obrazie Lekcji Anatomii doktora Tulpa Rembrandta, mamy sytuację, w której zderzona zostaje ze sobą księga, księga anatomiczna, atlas, miejsce tej takiej zastygłej, zapisanej wiedzy na temat tego, jak ludzkie ciało działa i funkcjonuje. I rzeczywiste, konkretne, jednostkowe ciało martwego człowieka, które jest poddawane sekcji. I to napięcie, właśnie pomiędzy tym, co jest w książce, pomiędzy tym, co atlas anatomiczny nam mówi o tym, jak wygląda człowiek, jak człowiek działa, jakiego rodzaju układy utrzymują go przy życiu a po drugiej stronie to bardzo, bardzo konkretne realne ciało kogoś z jakąś biografią, z jakimiś cechami szczególnymi, no pomiędzy tym buduje się niesamowicie silne napięcie dramatyczne, teatralne. I, i u Bichnera to jest właściwie we wszystkich tekstach, to znaczy Wojcik jest takim tekstem, który gdyby się kończył, a nie kończy się, bo praca przed nim została przerwana, prawdopodobnie kończyłby się na stole anatomicznym, to znaczy z różnych Jakichś wspomnień, przyjaciół i rodziny Bychnera wynika, że on chciał doprowadzić tą sztukę najpierw do momentu niesprawiedliwego, sfingowanego sądu nad, nad bohaterem, a potem do momentu wykorzystania jego ciała przez anatomię, bo tak się stało z ciałem tego historycznego wojceka, którego on y, opisuje. I tej sceny nie mamy w dramacie, ale mamy kilka scen, które. Są właściwie takimi scenami teatru anatomicznego nie wprost, bardzo niepokojącymi poprzez takie właśnie groteskowe przesunięcie. Mamy na przykład scenę, w której doktor zmusza tytułowego bohatera, żeby ruszał uszami i prezentuje go studentom jako brakujące ogniwo między zwierzęciem a człowiekiem. Mamy scenę w budzie jarmacznej, która jest takim właśnie wykładem na temat tego, czym jest człowiek, a czym nie jest, gdzie mamy małpę, gdzie mamy mądrego konia. Więc tam cały czas taka sytuacja wystawiania ludzkiego i zwierzęcego ciała na nasze spojrzenie i takiego performowania też wiedzy, albo pseudowiedzy, albo właśnie performowania jakiegoś dyskursu, który jest dyskursem totalnie wykluczającym, dyskursem, który na przykład właśnie dehumanizuje. To się tam cały czas dzieje. W innych tekstach też tego typu, tego typu wątki mamy i widać tutaj absolutnie rękę naukowca. Najbardziej znany dramat Georga Bichnera, czyli, czyli Wojcek opowiada, który właśnie pozostał niedokończony, opowiada historię ubogiego żołnierza Franca Wojceka to jest zresztą historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Wojcek pracuje jako obiekt eksperymentu takiego właśnie naukowo-medycznego, który jest dość dziwny, to znaczy, Wojcek jest na monodiecie, i je tylko groch. Oprócz tego w tym, w tym dramacie pojawia się wątek jego. Relacji z Marią, jego kochanką, partnerką, która ma też nieślubne dziecko. Ta sztuka, no właśnie to za chwileczkę będziemy o tym mówić, że dużo zależy od tego, w jakiej kolejności ją czytamy, ale generalnie opowiada o pogarszaniu się stanu zdrowia psychicznego głównego bohatera, między innymi o halucynacjach, które go męczą. Mam poczucie, że to rzeczywiście jest jego najbardziej znany tekst i najbardziej rozpalający wyobraźnie najbardziej inspirujący. Na pewno najbardziej wpływowy, to znaczy najwięcej ekranizacji, najwięcej scenizacji teatralnych, najwięcej przepisań, wariacji literackich. To na przykład w obszarze anglojęzycznym jest taka moda, żeby przepisywać teksty, uspójniać je i jest właśnie kilka takich podejść do, do tego tekstu. Myślę, że jedną z takich. Zupełnie wyjątkowych cech tego dramatu jest to, że to są puzle po prostu. I na dodatek, puzle po pierwsze niekompletne, po drugie takie puzle, do których nie mamy yy, obrazka na pudełku, który by nam pokazywał, jak te puzle poukładać. Mówiąc wprost, to, są, to jest po prostu kilkadziesiąt luźnych scen, cztery różne rękopisy, nawet kolejność ich powstawania nie jest do końca pewna. Niektóre sceny się powtarzają, tylko na przykład zupełnie inne imiona mają chyba te same postaci, chociaż w gruncie rzeczy nie jesteśmy wcale do końca pewni, czy, czy Luis i Wojcek to jest ta sama postać chociażby, chyba tak. Katarzyna też, i Małgorzata, i, i Maria. To są imiona, które gdzieś krążą pomiędzy postaciami kobiecymi i są przypisywane dosyć losowo bohaterkom. Mamy te sceny w nieoczywistej kolejności, zupełnie nie wiemy, jakie je poukładać, i nikt tego nie wie. To znaczy, pierwsza, pierwsza edycja tekstów zebranych Bychnera to było stosunkowo szybko po jego śmierci to była inicjatywa dwóch jego braci. I oni wydali wszystkie teksty, tylko Wojciech się nie zaznaczył łapał na to wydanie, bo po prostu nie byli sobie w stanie poradzić z tymi fragmentami, które znaleźli. Po pierwsze, wtedy jednak była dużo mniejsza tolerancja dla takich dziwnych tekstów jak dzisiaj i, i ewidentnie niedokończonych. Po drugie, też odczytanie tego rękopisu już wtedy sprawiało ogromne problemy. To było na bardzo takim tanim papierze, który szybko uległ zniszczeniu, tuż poprzebijał na drugą stronę, więc się palimpsest zrobił. Potem ratowano te rękopisy różnymi środkami Chemicznymi. jeszcze bardziej zniszczono ten papier, więc to jest też ciekawa historia z punktu widzenia po prostu materialności literatury. Więc absolutnie nie ma tutaj autorytetu autora, który by nam mówił w jakiej kolejności, w jakim wyborze te sceny sobie należy poukładać. Ja poprzez 10 lat, przyznam się, pisania tej książki, jeżdżenia do Niemiec, z różnych antykwariatów nazwoziłam sobie bardzo różnych wydań Wichnera, całe mnóstwo i z ręką na sercu nie ma dwóch wydań, gdzie ten tekst byłby tak samo ułożony. I to są, czasami to są takie niewielkie różnice, bo jest też kilka takich wydań, które uchodzą za bardziej kanoniczne i wszyscy się tych wydań trzymają. Czasami to są fundamentalne różnice, takie, że na przykład się zupełnie od innej sceny to zaczyna i zupełnie inna, inny jest bieg, bieg akcji. Więc każdy wydawca, każdy czytelnik, każda reżyserka, każda osoba może, może sobie zupełnie inaczej ten tekst poukładać, zupełnie inną historię za jego pomocą opowiedzieć. No jest to tak. Postdramatyczne, że chyba bardziej się nie da bez jakiejkolwiek właśnie ciągłości, spójności akcji. Bardzo nowoczesny tekst, co zresztą wiele bardzo ważnych osób w literaturze niemieckiej doceniło, czy niemieckojęzycznej, z Elfrida Jelinek na czele, która też bardzo ciekawie swego czasu na temat Wichnera się wypowiadała, jako laureatka nagrody jego imienia. Wcześniej oczywiście na przykład Heiner Miller, którego też pewnie nie byłoby, gdyby nie takiego, jakiego znamy, gdyby nie, nie te teksty wichnerowskie. Po drugie, sam wybór bohatera jest niesamowity, to znaczy to oczywiście jest realna postać, ale wybór w latach 30. XIX wieku na bohatera tragedii, a nie komedii, to jest tutaj kluczowe. Kogoś, kto. Nie potrafi się spójnie, właściwie wypowiadać, jest jakąś taką osobą zupełnie niedostosowaną, z jakimiś defektami, niedokładnie jakby wiemy jakimi i też się, też się nie dowiemy, z jakimiś problemami funkcjonowania w świecie społecznym. No jednak to, że to jest taki właśnie, pierwszy bełkodzący bohater tragiczny, to jest, to jest coś wyjątkowego. Taki właśnie upokorzony, zniszczony człowiek. To w polskiej literaturze takim odbiciem tego tekstu będzie do piachu, gdzie też mamy Walusia jako, jako bohatera, nie bohatera, i to jest to jest wspaniałe, bardzo inspirujące i totalnie gdzieś do dzisiaj żywe. Równocześnie Maria, która jest też, myślę, jedną z ciekawszych postaci kobiecych w literaturze niemieckiej. Niby mamy trochę podobne bohaterki we wcześniejszych dramatach, ale one zawsze mają jakiegoś ojca albo jakiegoś starszego brata, który im mówi, co one mają robić. I jak tylko coś postanowią zrobić wedle swojego własnego, mi się, to zostają za to ukarane. Tutaj jest trochę inaczej. Co prawda jej finał jest tragiczny, ale ale wcześniej ona daje się poznać jako kobieta, która ma bardzo jakiś wyrazisty, mocny charakter. Pamiętam, jak bardzo jakoś przejął i zafascynował mnie taki fragment, który też w nie wszystkich wydaniach się pojawia, w którym ona, kiedy Wojcek dowiaduje się o tej prawdziwej lub rzekomej zdradzie, jakby jej rangi do końca też nie poznajemy z tekstu, no jakoś reaguje w taki bardzo agresywny sposób i Maria mówi mu, żeby tylko nie podniósł ręki, bo kiedy miała kilka lat już i ojciec próbował nad nią podnieść rękę, no to ona mu się wtedy postawiła i potem ojciec już nie śmiał nad nią tej ręki podnieść. I gdzieś tak możemy zrozumieć, że jest jakąś osobą, która być może uciekła też z domu, jest jakoś oderwana od swojego społeczeństwa. Co może tłumaczyć dlaczego taka, no jak rozumiemy z tekstu, bardzo atrakcyjna kobieta jest z kimś, kto, no, jest dzisiaj byśmy brzydko powiedzieli absolutnym przegrywem w tym ma małym społeczeństwie. Więc jakby logicznie można byłoby wydedukować, że ona jest, była panną z dzieckiem, która jakoś oderwana właśnie od tego tej męskiej opieki w pewnym sensie bez niej nie potrafiła sobie poradzić, no i związała się w jakiś takim Dziwny sposób, z kimś bardzo tutaj nieoczywistym. Więc to też, jest, to też jest bardzo interesująca postać to, w jaki sposób ona mówi o, swoim, o swojej cielesności, o swoim pożądaniu. Można ten tekst tak ułożyć, że to jest bardziej o Marii niż, niż o jej partnerze, więc też jest to bardzo jakieś nowoczesne i ciekawe. Dzieci też są pokazane w jakiś taki bardzo nowoczesny sposób, są smutne, są jakimś takim mrokiem spowite i e, nieszczęśliwe bardzo. E, jest to też bardzo nowoczesny głos w dyskusji na temat na przykład poczytalności na temat zbrodni kary, na temat moralności, źródeł moralności, tam jednak bardzo mocno jest powiedziane, że to społeczeństwo jest źródłem moralności, że ten synek, którego wychowują Wojcek i Maria, który jest dzieckiem nieślubnym, z punktu widzenia społeczeństwa jest, jest bękartem po prostu i od razu dostaje właśnie ten stygmat kogoś gorszego, kogoś niemoralnego, podobnie jak Maria zresztą. Natomiast sam Wojciech, który przy swojej takiej prostolinijności Miewa bardzo też. Trzeźwe i przejmujące spostrzeżenia właśnie mówi o tym, że jest to zupełnie absurdalne, że, że rozróżniamy ludzi właśnie na tych przedpoczęciem, których został uczyniony znak krzyża, i takich przedpoczęciem, których ten znak krzyża nie został uczyniony, w związku z tym jedni są lepsi, drudzy są gorsi. To jest bardzo, bardzo myślę nowoczesne, odważne w tym tekście i, um, i na tym poziomie on się znakomicie czyta. Czy poleciłabyś go do rozpoczęcia przygody czytelniczej z tym Rzeczywiście może być dla niektórych osób zbyt eksperymentalny, jeżeli, jeżeli tą dziwną formę uznać za formę w jakimś stopniu zaplanowaną, i może też zbyt drastyczny. Zupełnie niedawno podczas jednego z otwartych seminariów cytowałam fragment Wojceka, gdzie doktor mówi o tym, jak to tytułowy bohater szczał na ścianę jak pies. No i pewna konsternacja nastąpiła w związku z tym, że tak się wyraziłam. No ale to lata 30. XIX wieku, więc na prawie cytatu cytuję już bardzo historyczną literaturę. Mimo wszystko wydaje mi się, że tak, że, że od tego tekstu chyba jednak najlepiej zacząć. A potem jak wejdziemy w ten świat, jak nie odrzucimy go, to warto przyjrzeć się innym tekstom. Nie ma ich wiele niestety, więc nie jest to lektura zbyt długa. I ja muszę przyznać, że ja mam bardzo złe doświadczenia z oglądania tekstów Georga Bichnera inscenizowanych w polskim teatrze. Szczególnie, szczególnie z Wojtkiem, którego widziałam kilka razy na scenie i zawsze były to wspomnienia bardzo, bardzo złe. I jakoś te spektakle ogromnie mi się nie podobały. No i zastanawiałam się, czy może Anna Róża Burzyńska ma jakieś ciekawsze i, i lepsze doświadczenia z oglądaniem spektakli na podstawie tekstów tego autora. I teraz posłuchajcie o tym. Zgadzam się, że jest jakiś problem często z wystawieniem tego tekstu. Prawdę powiedziawszy, zastanawiam się, na czym to polega. Czy właśnie na tym, że jednak teatr czuje się w obowiązku pozacierać te granice pomiędzy poszczególnymi scenami, uspójnić to jakimś morałem, pomachać do nas? Nie wiem. Prawdy mój najbardziej ukochany spektakl bichnerowski to jest, co jest dziwne, ale chyba znamienne, to nie jest inscenizacja tekstu dramatycznego, tylko to jest inscenizacja jego jedynego niedramatu, czyli noweli Lenz. I to jest taki niewielki spektakl zrobiony na małej scenie Teatru Narodowego, no już... Plus minus chyba 10 lat temu przez Barbarę Wysocką. Taka próba wejścia do głowy tego tytułowego bohatera, którego grał Szymon Czacki. Bardzo to było niezwykłe doświadczenie, ale to właściwie trochę instalacja taka, ponieważ w tej nowali też jakby niewiele się dzieje na poziomie akcji. Mamy człowieka, który w takim śnieżnym krajobrazie górskim coraz bardziej zapada się w chorobę. W przypadku Lęca to też zresztą tekst oparł. O autentyczną biografię, to była prawdopodobnie schizofrenia, tak dzisiaj, yy, dzisiaj się diagnozuje ten pierwowzór i tego bohatera też. Więc jakiś taki dziwny spektakl robiony przy użyciu kamer z rozszczepiającymi się głosami, jak właśnie próba, próba wejścia do głowy kogoś, kto coraz bardziej traci kontakt z rzeczywistością i coraz bardziej cierpi. Bardzo jakieś niezwykłe doświadczenie. A jeśli chodzi o inscenizację, tak, nie, nie bez powodu powiedziałam reżyserki, bo, bo mam wrażenie, że akurat te spektakle, które do tej pory widziałam i które też nie do końca mnie zadowoliły, ale w których było coś bardzo jakiegoś na różnych poziomach ciekawego, to były, to były właśnie spektakle kobiece jedno przedstawienie Grażyny Kani z Teatru Polskiego we Wrocławiu, z Kingą Price jako Marią i cały wojcek włożony tak naprawdę w budę jarmaczną, gdzie to właśnie zapowiadacz nam poszczególne sceny i poszczególne postaci pokazywał bardzo formalne, bardzo przerysowane, bardzo niemieckie przedstawienia, też w dobrym tego słowa znaczeniu. Coś tam się ciekawego działo, także poprzez ten, Chłód i taką, taką właśnie wielkie sformalizowanie tego. Potem Maja Kleczewska w Kaliszu. Bardzo ciekawy punkt wyjścia. Pamiętam, że Kleczewska w wywiadach opowiadała o tym, jak przyjechała po raz pierwszy do Kalisza na próbę. To był jakiś taki nie najlepszy chyba moment w dziejach miasta, dosyć kryzysowy, gdzie zdaje się wszyscy. Bogaci ludzie zaczęli się wyprowadzać na te ładne przedmieścia i okolice Kalisza, a w centrum zostały jak takie rozsypujące się kamieniczki i, i właściwie brak jakiejś kawiarni, brak jakichś sensownych sklepów. Poza właściwie trzema tak naprawdę rodzajami miejsc potencjalnych spotkań. To były zakłady fryzjerskie, takie z. Żółtawo-błękitnymi zdjęciami pań z trwałą na głowie w witrynie niezmienionymi zdjęciami od lat po prostu 80. To były salony sukien ślubnych, no bo jednak jak się w takim miejscu bez perspektyw o czymś marzy, no to pewnie się marzy o sukni księżniczki. No, i miejsca, gdzie można było dostać chwilówki. I ona swoich bohaterów włożyła właśnie w taki świat. I wojcek, którego u niej grał Sebastian Pawlak, był, był właśnie takim długowłosym fryzjerem, wychudzonym skrajnie, którego dziewczyna z kolei pracowała w salonie sukien ślubnych, miała ogoloną głowę, była taką zbuntowaną jakby prowincjonalną, trochę punkową, która z jednej strony kontestowała cały ten świat tych sukienek typu Beza, z drugiej właśnie będąc pod naciskiem tego społeczeństwa, cały czas pokazującego jej, kim ona powinna być i kim nie jest. Ona się coraz bardziej buntowała. Bardzo to jakoś było ciekawe. Trochę mniej się niestety udała cała reszta, to znaczy kapitan i doktor, którzy byli Tacy przerysowani w niezbyt ciekawy sposób, y, wprowadzenie jakiegoś talk-showu telewizyjnego jak odpowiednika Budy Armacznej, to mi się już wydawało dużo mniej skomplikowane. To znaczy gdzieś, gdzieś ta wielość różnych sensów, które się pojawiały w przypadku y, pary głównych bohaterów była bardzo ciekawa, a tło trochę się mniej udało. Ale tak, to na pewno te, te dwa spektakle też widziałam dosyć dużo. Te dwa uważam za jakoś najciekawsze. Teraz dużo sobie obiecuję po spektaklu poznańskim. Zdenka Pszczołowska właśnie przygotowuje premierę i. Z tego co wiem, bardzo mocno ma właśnie wykorzystać ten fakt, że to są puzzle, że to jest pewnego rodzaju gra, że to są różne też warianty, jeżeli weźmiemy wszystkie cztery rękopisy, to, to mamy też różne warianty zdarzeń, więc bardzo mnie już cieszy, że ona właśnie nie chce zszywać tego, nie chce tego zespawać na stałe, nie chce wyciągnąć z tego jakiegoś daleko idącego morału. A poza tym Wojcek, a właściwie Wocek operowy, myślę, że też jest troszkę tutaj bytem już osobnym, chociaż to jest przypadek opery, w której libretto bardzo wiernie wykorzystuje tekst dramatu. To nie jest przepisanie w taki sposób, że prawie żadne słowo nie zostaje z oryginału. Widziałam kilka bardzo, bardzo dobrych inscenizacji tej opery Czerniakowa w Moskwie w teatrze Bolszoj, i, I Krzysztofa Warnikowskiego w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Warnikowski z kolei bardzo mocno i bardzo jakoś niepokojąco wydobył motyw dzieci, z, do tego stopnia, że plakaty tego spektaklu były oprotestowane, uważano, że to chyba jest spektakl niebezpiecznych, pedofilskich jakichś obszarów sięgającą. Rzeczywiście tą jakąś taką dwuznaczność dzieci w męskim świecie bardzo mocno, bardzo mocno wygrał tam. Jeszcze jeden ważny dla mnie spektakl. Leon Silena, czyli tak, który się w polskim teatrze właściwie w ogóle nie udaje i w ogóle nie jest prawie grany, ale w jednym wypadku myślę, że się bardzo ciekawie udał. Instylizacja Michała Boczucha z teatru dramatycznego z Krzysztofem Zarzeckim w głównej roli, który no bardzo tam był niegrzecznym bohaterem, co nie podobało się krytyce, ale moim zdaniem było bardzo w, w, głęboko osadzone w sposobie myślenia i estetyce Bichnera. To już wszystko, co przygotowałyśmy dla Was w tym odcinku. Bardzo gorąco dziękujemy Annie Róży-Burzyńskiej, naszej dzisiejszej gościni. Oczywiście polecamy do go gorąco do przeczytania jej książkę. Oprócz tego dziękujemy Izabeli Zawadzkiej i Witoldowi Moroskowi za użyczenie nam swoich mikrofonów, na których możemy nagrywać ten odcinek. Dziękujemy też Justynie Patole za pomoc w montażu dzisiejszego odcinka. W zasadzie to dzisiaj prawie cały odcinek zmontowała dla nas Justyna Patoła. Bardzo, bardzo dziękujemy za tę pracę. Dziękujemy też Wam za to, że nas słuchaliście. W naszym intro, jak zawsze, mogliście usłyszeć muzykę zespołu Tokyo Music Walkers. Ten odcinek został napisany i wyprodukowany przez Katarzynę Niedurnej i Katarzynę góra. W montażu pomogła nam Justyna Patoła. Linki do materiałów, z których korzystałyśmy, przygotowując dzisiejszy odcinek, znajdziecie w jego opisie, na platformie, na której nas teraz słuchacie. Pamiętajcie też, żeby zajrzeć na nasze media społecznościowe. Jesteśmy dla Was na Facebooku i Instagramie. Kurtyna!